Dzień dobry. Czołem strażacy. Cieszę się, że mogę za pośrednictwem chrześcijańskiej telewizji internetowej spotkać się razem z Wami w adwentowy piątek 17 grudnia 2021 roku. Swoją radość pragnę wyrazić hasłami dzisiejszego dnia, które proponuje nam tradycyjnie broszurka z Biblią na co dzień. Hasłami dzisiejszego dnia są słowa wyjęte z trenów proroka Jeremiasza, gdzie w 3 rozdziale i 23 wierszu czytam. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. A drugie hasło dnia dzisiejszego zapisane jest w pierwszym liście apostoła świętego Piotra w 1 rozdziale, w 8 i 9 wierszu, gdzie czytamy następujące słowa. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną, chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Pomódlmy się. Panie Boże, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Mkniemy przez codzienność niczym ekspres. Wszystko mija, zmienia się w istnie ekspresowym, kalejdoskopowym tempie. Czasem za wszelkiego rodzaju zmianami, nowinkami nie nadążamy. A tu już przed nami na horyzoncie naszych dni, również z wielkim tempem, pojawia się bożonarodzeniowy czas. Z jednej strony to super, ekstra, fantastycznie, a z drugiej pełno niepewności, jakiegoś lęku, dziwnej trwogi. Przecież, o zgrozo, ja mam jeszcze wiele do zrobienia, aby dobrze się przygotować. Muszę odpowiednio przygotować dom, mieszkanie. Jeszcze trzeba choinkę ustroić. No i oczywiście trzeba poczynić odpowiednie świąteczne, bożonarodzeniowe zakupy, zrobić prezenty. Tylko czy podołam? Czy zdążę? I te pytania zawsze pojawiają się co roku w przeddzień Bożego Narodzenia. Jednakże chcę wszystkim Wam, drodzy słuchacze, zwrócić uwagę na tego, którego wyznajemy, na naszego wszechmogącego, trójjedynego Boga. Dziś prorok Jeremiasz wskazuje Izraelitom, którzy powrócili po latach ciemiężenia z okrutnej babilońskiej niewoli, Boga, Stwórcę nieba i ziemi. Co z tego, że kraj był całkowicie zniszczony, splądrowany, spustoszony? Niejedno domostwo było zrównane z ziemią. Nawet świątynia jerozolimska, symbol więzi Boga z ludem, była całkowicie zniszczona. I z gardę Izraelitów wydobywał się krzyk, wydobywał się lament. Panie, wspomnij na nas i popatrz, co się z nami stało. Ustała radość nasza, nasz taniec zamienił się w pochód żałobny. Panie, wspomnij na nas. Rzeczywiście ta cała sytuacja, ta cała otoczka mogła boleć, mogła napawać lękiem, mogła napawać niepewnością i to na pewno bolało. Ale jest lek na taką sytuację. A tym lekiem jest sam wszechmogący Bóg. I Jeremiasz mówi, że w Bogu pokłada całą nadzieję. On jest pewien, że Bóg wszystko ku dobremu zwraca. Tylko tu potrzeba pełnego zaufania temu, który stworzył niebo i ziemię. Tu potrzeba pełnego zaufania Bogu, którego wyznajemy. A komu ja ufam? Czy zawsze naprawdę ufam Bogu?
Drogi słuchaczu, tak łatwo przychodzi nam w apostolskim czy nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary wołać: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę w Ducha Świętego. Tak łatwo przychodzi nam cieszyć się z różnych religijnych przedsięwzięć. Tak łatwo przychodzi nam mówić o zbawieniu, o życiu wiecznym. Tak łatwo przychodzi nam zapalać kolejne świece na wieńcu adwentowym i mówić o zbliżającej się Chrystusowej paruzji. To jest niewątpliwie piękne, wspaniałe, urzekające. Jednakże Bogu chodzi o to, byśmy nie czynili to tylko i wyłącznie okazjonalnie, ale zawsze i wszędzie. I aby tak było, naprawdę potrzebne jest pełne zaufanie Bogu. My Go owszem fizycznie nie widzimy, ale doświadczamy, odczuwamy w każdej chwili, w każdym momencie naszego życia, naszej strażackiej służby ku chwale Bożego imienia na rzecz drugiego człowieka. My Go nie widzimy, ale w Niego wierzymy. Zresztą sam Pan Jezus powiedział: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wierzyć to znaczy ufać Bogu. Zaufaj Bogu z całego serca, z całej duszy swojej. I zobaczysz, przekonasz się, że będziesz umiał i potrafił z głębi duszy, z głębi serca zawołać tak, jak woła pieśniarz: przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o jego ramię oprę się. Bać nie muszę się, ani ronić łez, gdy o jego ramię oprę się, bo Boże ramię to jest w ucisku pewny gród. Boże ramię do niebieskich mnie zawiedzie wrót. Życzę wszystkim bliskości przyjaciela Jezusa Chrystusa, Króla Adwentu. Powierzmy wszystko Jemu, a On wszystko dobrze uczyni. Amen. Tak niech się stanie. Życzę Wam błogosławionego, dobrego piątku. Drodzy bracia, siostry strażacy, dobrej służby. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Bóg wszystkich Was błogosławi. Do zobaczenia kolejny raz.